Witam wszystkich serdecznie w imieniu Młodych dla Polski na naszym pierwszym spotkaniu w nowym roku akademickim. Gościmy dzisiaj Rafała Ziemkiewicza. A spotkanie będzie prowadził profesor Rutkowski z Instytutu Historycznego UW. Jeszcze krótko powiem o naszej organizacji. Jesteśmy na Uniwersytecie od kilku lat. Robimy różne debaty, jak dzisiejsza, na tematy społeczno-polityczne. I po spotkaniu przed wejściem do auli, jeżeli ktoś byłby zainteresowany wstąpieniem do nas, włączeniem się w działalność, to zapraszamy. Oddaję głos już naszym gościom. I bardzo przepraszam, że będziemy... że zaczynamy tak punktualnie, ale z tego co wiem, sala jest na sztywno wynajęta i o jakiejś określonej godzinie trzeba będzie stąd wyjść, w związku z czym pozwolę sobie do minimum skrócić referat wstępny, żeby było jak najwięcej czasu na pytania, które już proszę przygotowywać sobie. Temat spotkania zadany został dość wyraźnie, jednoznacznie. Co się przez ten prawie rok dobrej zmiany zmieniło w Polsce. Jeśli Państwo wrzucą moje nazwisko w Google z hasłem grafika, to prawdopodobnie na pierwszej stronie wyskoczy między innymi takie zdjęcie z programu Republiki z poranka powyborczego, na którym ja prowokacyjnie ubrałem się w taką balową czapeczkę, serpentynę sobie wziąłem, taki trąbkę, żeby pokazać, jak odbieram ten wynik wyborów. I w związku z tym jestem uważany za jakiegoś szczególnego entuzjastę formacji rządzącej, co może nie do końca jest prawdą, ale na pewno uważam ją wciąż za stosunkowo najmniejsze zło. Mój entuzjazm wzbudziła nie tyle zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości, co przegrana układu PO i PSL-u, ponieważ to, co przed tymi wyborami, przed rokiem 2015 robiono, to była próba takiego domknięcia układu. W ogóle taka dygresja ogólna. Istnieje taki stereotyp, że świat się jakoś tam rozwija w kierunku demokracji, coraz bardziej się pogłębiającej, w kierunku usprawnienia istniejących struktur, w kierunku coraz większego dobrobytu i ogólnie rzecz biorąc, rozwija się ruchem postępowym do przodu. Natomiast my postępujemy za tymi liderami postępu gdzieś tam z tyłu. Też się rozwijamy, ale oni są rozwinięci bardziej. Więc jakby oni się wspinali ku coraz wyższym wyżynom, a my trochę z tyłu, ale staramy się dogonić. Otóż ja już od wielu lat staram się powiedzieć, że ten obraz jest fałszywy. Świat się zwija. Rozpadają się struktury, które funkcjonowały przez kilkadziesiąt lat. Zmienia się, czy mówiąc biblijnym językiem, przemija postać świata. I można powiedzieć, że wszyscy spadają, a my, ponieważ się nigdy nie wspięliśmy tak wysoko jak te kraje zachodnie, lecimy przodem, w awangardzie. Czyli to nie jest tak, że my ich naśladujemy, tylko raczej my jesteśmy z przodu i to, co u nas się dzieje dzisiaj, to tam się będzie działo za kilka lat. Proszę zobaczyć, że to, co tam się dzieje dzisiaj, to jest to, co u nas się działo kilka lat temu. Jak się zobaczy, co stało się z amerykańską demokracją, która nie jest w stanie wyłonić lepszej pary kandydatów niż stara oszustka i złodziejka kontra Kabotyn, dość tępy, jak się wydaje, chociaż nie wiem o nim aż tyle, co o jego kontrkandydatce, więc z mniejszą dozą pewności to mówię. Jeśli zobaczymy, co się dzieje w Niemczech, co się dzieje we Francji, to są wszystko syndromy tej samej choroby, które myśmy przelecieli. Otóż tą chorobą również było to, że demokracja zmieniła się w starcie kilku takich kombinatów politycznych. To, co miało być starciem idei, to, co miało być starciem programów, niechby nawet pewną grą interesów, zwyrodniało do postaci meczu toczonego przez kilka grup obejmujących zawsze trzy elementy: polityczny, biznesowy i medialny.
demokracja współczesna, zwana nie wiadomo dlaczego liberalną, czy wiadomo dlaczego, z przyzwyczajenia, polega na tym, że władza daje pieniądze, pieniądze dają władzę, a media są niezbędne i do zdobycia pieniędzy, i do zdobycia władzy. W związku z czym kleją się, łączą się takie właśnie grupy, w skład których wchodzi partia, jakaś grupa finansowa, jakiś sprzymierzony z tym wszystkim biznes medialny. Najlepiej to widać w, nie wiem czy ojczyźnie demokracji, ale w każdym razie, bo tu się różne kraje zgłaszają pretensje, ale w kraju, który tą demokracją przez wiele lat był najbardziej wzorcową, czyli w Stanach Zjednoczonych. Do tego stopnia, że jak wiadomo, jest takie anegdotyczne, że jak się zmienia w Stanach Zjednoczonych prezydent, to zmieniają się maszyny z napojami gazowanymi w Białym Domu. No bo jak jest demokrata, to jest Pepsi, a jak jest republikanin, to jest Coca-Cola. Ale to nie tylko jest kwestia, że Pepsi jest demokratyczna, a Coca-Cola jest republikańska. Wiadomo, że republikański jest przemysł ciężki, a demokratyczny to są te tak zwane nowe technologie. Wiadomo, że republikański jest Fox i cała grupa Foxa, a demokratyczne są media tradycyjne, New York Times, rozmaite Washington Posty, prawda, CNN, NBC i tak dalej. Są takie po prostu powiązane grupy, które ze sobą walczą. I specyfiką polską była próba doprowadzenia do sytuacji, żeby była tylko jedna taka grupa. Państwo jednej partii, jednego towarzystwa rządzącego, jednej grupy medialnej, którym opozycja zostaje zepchnięta na jakiś taki malutki margines. To mi się spodobało rok temu, że ten sen o jedności ideowo-politycznej, mówiąc językiem czasów mojej młodości, już było wiadomo, że się nie ziści. Nie dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość było taką świetną opozycją i nie dlatego, że Paweł Kukiz wystąpił z tak genialnymi projektami, tylko po prostu dlatego, że przesilił się taki dość długotrwały proces odwracania się Polaków od elit III Rzeczpospolitej. Słowo elita jest słowem mylącym, bo w potocznej polszczyźnie elita ma znaczenie godnościowe. Ja zawsze, gdy tego słowa używam, podkreślam, że mówię w takim sensie technicznym. Elita, czyli ci, którzy zarządzają. W tym sensie elitą PRL-u była nomenklatura partyjna, która bynajmniej nie składała się z najlepszych, najświetlejszych i najbardziej moralnych na przykład obywateli. I w takim sensie również mówię o elitach w dużym stopniu zresztą z tej nomenklatury wyrosłych, które zarządzały życiem III Rzeczpospolitej. Życiem naukowym, życiem kulturalnym, biznesem, przemysłem, środowiskami wpływowymi, korporacjami prawniczymi, innymi i tak dalej. Jeśli elita upada, to jest mechanizm, który ma jakieś głębsze przyczyny. Nie ma tego, nie było przez 25 lat tego krążenia elit opisanego w klasycznej pracy socjologicznej jako warunek istnienia zdrowego społeczeństwa. Była próba zablokowania, spetryfikowania tego układu. To się zawsze źle kończy. Jeżeli elita upada, to znaczy, że nie spełniała swoich funkcji. Ponieważ jest oczywiście tak, że każde społeczeństwo potrzebuje tej warstwy zarządzającej i w każdym społeczeństwie przynależność do tej warstwy zarządzającej wiąże się z różnymi zaszczytami, korzyściami, apanażami, ale to nie jest za darmo. Elita może być złodziejska, XIX-wieczne elity amerykańskie różne rzeczy miały na sumieniu. Elita może być niemoralna, elita może różne świństwa robić i to wszystko jej społeczeństwo może wybaczyć z jednym wyjątkiem, jeśli elita nie radzi sobie z zarządzaniem. Otóż my mieliśmy właśnie taką sytuację, że elita III Rzeczpospolitej nie poradziła sobie z zarządzaniem naszym krajem. Przez 25 lat nie udało jej się stworzyć ani skutecznej służby zdrowia, ani systemu dającego obywatelom bezpieczeństwo, ani wprowadzić jakiejkolwiek polskiej wyższej uczelni do pierwszej, do trzeciej przynajmniej setki, prawda,
rankingu światowego, ani nic, no po prostu. Jeżeli na to spojrzymy tak, ani nic. I gniew za to rachunek został wystawiony w roku 2015. Dlatego, że tak naprawdę wszystkie hasła wyborcze, które padały, no są taką karuzelą. Kto jest w opozycji, ma takie hasła, kto jest u władzy, mówi co innego. Jak się opozycja z władzą zmienia miejscami, to się i zmieniają hasła, i zmienia się zachowania, i zmienia się, no zgodnie ze starym ludowym porzekadłem, punkt siedzenia zmienia punkt widzenia. Bardzo zresztą to pięknie przez ten rok widzimy, jak znakomicie poprzednia ekipa rządząca, poprzedni układ wszedł w rolę pisowską, którą przez wiele lat potępiał. Przypomnę, bo może już dzisiaj nikt nie pamięta, że wyprowadzanie ludzi na ulicę to było zdziczenie, rokosz, mówił gniewnie świętej pamięci Tadeusz Mazowiecki, faszyzm, no bo w demokracji nie załatwia się spraw na ulicy, przegraliście wybory, haha, no to czekajcie na następne wybory, a nie próbujecie tutaj delegitymizować władzę, odmawiając jej. I tak dalej. No nie chcę mi się, skoro mamy mało czasu, wchodzić to w tej chwili i pastwić nad tą lewicowo-liberalną opozycją, którą osobiście uważam za kompletnie jałową i która, jak uważam, daje siłę nieustającą i myślę, że co najmniej jeszcze na rok, dwa lata tej siły wystarczy partii obecnie rządzącej. Ponieważ Jarosław Kaczyński nie ma z kim przegrać. Dopóki na prawo od niego nie powstanie jakiś mocny, wiarygodny blok polityczny z jednoznacznym programem, który ludzie mogą uznać jako alternatywę dla obecnych rządów, no to obawiam się, że żadne koczowanie w namiotach, żadne machanie wieszakami, żadne maszerowanie i tak dalej nie będzie w stanie tutaj niczego z grubsza biorąc zmienić, no zwłaszcza jeżeli taktyka jest samobójcza i właściwie demaskuje takie kompleksy odrzuconej elity, która cały czas chce się uważać elitą i nie może znieść tego, że jakaś hołota kupiona za 500+, to jest oczywiście mowa pozornie niezależna, tak zwana, czego w tej chwili używam, że ta hołota ich nie ceni, że ona, prawda, miała 500 autorytetów, jej mówiło z telewizji, radia, na kogo ma głosować, a hołota zagłosowała inaczej. No i po prostu weź tu z taką hołotą sobie porać. Jest to jakaś aberracja, jest to ten, musi przyjść Unia Europejska i pokazać palcem, na kogo trzeba głosować, bo widocznie oni sami niekumate są i bez takiej wskazówki nie zadziałają. Nie wróżę temu wszystkiemu dobrze. Natomiast należy sobie zadać pytanie, jak się wywiązuje zwycięzca ubiegłorocznych wyborów z tej podstawowej, nawet niezłożonej werbalnie, a już gdzieś tam o tym się mówiło, obietnicy, z tego oczekiwania. Z tego oczekiwania, że on wymieni elity na lepsze. No oczywiście przez rok trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Ja bym powiedział tak, że najlepiej ta zmiana wygląda w tym, co najłatwiejsze, czyli w sferze symboli. Ja nie mówię, że to jest rzecz nieważna. Dla mnie osobiście jest bardzo istotne, że mamy prezydenta, który potrafi pięknie się zachować wobec żołnierzy wyklętych, który potrafi przywrócić pewne proporcje w historii, mówiąc o sprawach historycznych, a nie kogoś, kto będzie stawiał pomniki krasnoarmiejcom, I że nie mam rządu, który na przykład będzie budował Muzeum Wojny Światowej, pomyślane jako takie muzeum, które pokazuje równorzędność wszystkich cierpień, które zostały w wojnie światowej doznane. No może poza cierpieniem narodu żydowskiego, który jest ponad wszystkimi innymi cierpieniami, ale tak poza tym to cierpienie SS-mana, który został potem wypędzony z ziemi rodzinnej, a nawet przesiedział, nie wiem, parę lat na Syberii albo był w więzieniu, jest w jakiś sposób równoznaczne cierpieniu ludzi, których ten SS-man, dajmy na to, w ramach pacyfikacji wyrzucał z ich domów na Zamojszczyźnie. Takie koncepcje, takie pomysły były tworzone, zresztą jest straszliwy krzyk, że ktoś się ośmiela to zmieniać, więc ja się cieszę, że ktoś to zmienia i myślę, że wielu nas jest takich, którzy się tego cieszą. Natomiast oczywiście słabiej idzie to,
co wymaga mozolnej pracy, zmiany systemowej. I ja bym zdiagnozował problem tak, że to są dwie rzeczy. Po pierwsze, nawet pamiętam, że jak pisałem taki artykuł, bo różne zamówienia publicysta dostaje tuż po wyborach, co powinna zrobić władza nowa jako pierwszą rzecz, to pisałem, że powinna zacząć od reformy centrum. Ponieważ nie da się naprawiać czegoś, nie mając odpowiednich narzędzi. Moim zdaniem największe niedopatrzenie, największy błąd Prawa i Sprawiedliwości to jest to, że przejmując władzę nie zaczął od zreformowania po pierwsze samej struktury rządu. Rząd, który się składa w tej chwili chyba ze 118, powiem, że w momencie szczytowym było 126 ministrów i wiceministrów, to jest kuriozum na skalę światową. We Francji, która słusznie uchodzi za ojczyznę biurokracji, ministrów i wiceministrów jest 20 paru. A potem nie ma też takiego kraju w Europie i chyba na świecie, gdzie by było ponad 20. U nas jest ponad 100 i to wszystko jakby jest, ciągnie się w dół, bo pod każdym jest piramidka, są mechanizmy uzgodnień międzyresortowych, potem są ludzie, których naprawdę spoczywa robota, no jakby to powiedzieć, selekcja do tego zawodu jest taka, że nie przychodzą tam najlepsi, a ostatnio to nawet w ogóle nikt nie przychodzi, bo mamy rekordowo niskie bezrobocie, co jest w dużym stopniu zasługą emigracji, w dużym stopniu innych spraw, są cykle dłuższe niż rok. No i przypomnę te najbardziej wyszydzane słowa pani Bieńkowskiej, która akurat, no mówię, bym smutny i sam pewien winy, też się z niej bardzo śmiałem, zanim wczytałem się w kontekst, w jakim te słowa padły. One w sumie były prawdą. Za 6 000 zł na stanowisko wiceministra przyjdzie tylko idiota albo złodziej. Kto, jeżeli do kategorii idiotów zaliczymy ludzi ideowych, powiedzmy, bo i tacy się od czasu do czasu zdarzają. Więc jeżeli się taką kadrą pracuje, no to efekty są takie jak z podatkiem bankowym, którego nie można wprowadzić, jak z podatkiem od handlu, którego też nie można wprowadzić, bo to trzeba umieć. Ta patologia trwa od 25 lat i ona, jak to długo byśmy mówili, ale ten cały chory system rządzenia to jest patologia na patologii, bo na przykład jaka była rada na tę patologię rozrośniętego gargantuicznie rządu, który bardzo marnie opłaca swoich pracowników. Ona jest taka, że jeżeli minister chce naprawdę coś zrobić i mieć kogoś sensownego, to musi go przede wszystkim musi go zatrudnić w gabinecie politycznym, ponieważ urzędnicy tam są niezwalnialni i w związku z tym to nieważne, że on się nie nadaje. Nie ma jakiejś swobody jak w Ameryce. Przychodzi szef, dobiera sobie zespół, prawda, i odpowiada za to wszystko. Ani on sobie zespołu nie dobiera, ani nikt za nic nie odpowiada. No ale jeżeli chce zatrudnić minister w gabinecie swoim politycznym kogoś, kto się rzeczywiście zna na rzeczy i zaproponuje mu, żeby przyszedł za 6 000 miesięcznie, no to on parsknie śmiechem. Więc przez 25 lat funkcjonowało to tak, że się mówiło, stary, formalnie mogę ci dać te 6 000, wiem, że to jest śmieszne, ale wsadzę cię do rady nadzorczej jakiejś energo, tam spółki elektrociepłowni gdzieś tam, nie wiem, pod Opolem albo w Gołdapi, wiesz, jeszcze tam do 2 innych rad nadzorczych, to jest pic, nic tam nie będziesz miał do roboty i sobie na tym zarobisz. No i tak to funkcjonowało. W tej chwili, jeśli pamiętamy sprawę pana Misiewicza, zostało to częściowo ujawnione, ale nie na tyle, żeby ktoś z tym patologicznym systemem skończył. Można by podawać dużo przykładów, no ale tu widzimy ewidentny paraliż i moim skromnym zdaniem wątpliwe jest, czy ten paraliż da się przełamać takimi ruchami, jak to, że na przykład tworzy się superministerstwo rozwoju plus finansów, które jest de facto połączeniem 3 ministerstw, ponieważ nie są to żadne nowe struktury, tylko tak jak te ministerstwa były, tak po prostu one są, tylko że dodano, tylko że unia personalna nastąpiła, że Mateusz Morawiecki jest jednym ministrem do 3 ministerstw. To się zderza jakby z zamiarem tego rządu, który zauważył, że skutecznym sposobem pozyskiwania, nazwijmy to, milczącej większości w tej wojnie kulturowej, którą on z drugim plemieniem się toczy, są obietnice socjalne i rozdawnictwo socjalne. No w pierwszym rzucie mieliśmy program 500+, który zadziałał bardzo dobrze, bo jest to naprawienie pewnej krzywdy, która bardzo wielu ludziom w Polsce się działa.
ale nie jest to rozwiązanie na przyszłość obiecujące, bo tego typu działania to jest pewna proteza. Wielu ludzi zostało w III RP rzeczywiście pozbawionych godności elementarnej, ale nie zmieniamy systemu, który ich tej godności pozbawił, tylko bierzemy pieniądze z budżetu i dodajemy im po 500 zł i to trochę rzeczywiście to naprawia. A jeżeli my bierzemy jeszcze więcej pieniędzy z budżetu i teraz chcemy im dać po mieszkaniu i jeszcze weźmiemy trochę pieniędzy i nie pamiętam, co tam jeszcze plus ma być w planach. Pomagamy rodzinom, które mają niepełnosprawne dzieci, pomagamy kobietom, które mają trudne ciąże i tak dalej. No bardzo fajnie, tylko w którymś momencie trzeba zajrzeć na drugą stronę tych rachunków. No i co tam się okazuje, że trzeba skądś te pieniądze wziąć, więc już się pojawiają takie pomysły na sprawiedliwy podatek. Sprawiedliwy podatek ma być taki, że ci, którzy bardzo bogaci są, dostaną bardzo po tyłku. Z tym, że granice bycia bardzo bogatym wyceniono właśnie na te nieszczęsne 6 tysięcy miesięcznie. Nie wiem, czy to jest przypadkowa zbieżność, czy... Także pisałem kiedyś taki tekst, nie chcę się rozgadywać, jeśli ktoś ciekaw w tygodniku do rzeczy, o pułapce średniego awansu społecznego, czyli inaczej, że jakby działając tą metodą, nazwałbym ją sanacyjną, wspierania przez państwo dołów społecznych, można osiągnąć i osiągnie się taki efekt jak przy 500+, to znaczy, że wielu ludzi, którzy były zagrożeni tym tak zwanym wykluczeniem społecznym, zostanie troszkę podniesionych do góry, ale ci ludzie podniesieni rozwiną w sobie aspiracje, bo to jest nieuchronne. Człowiek i zresztą dzięki temu ludzkość się rozwija, że człowiek ma rozmaite aspiracje. Jeżeli już nie jest jak Martin Eden w sławnej powieści zmuszony do ganiania za każdym groszem i wiązania z trudem końca z końcem, może sobie kupić stary używany samochód na przykład, czyli zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, to teraz będzie chciał jakoś się wyżej podnieść, zarobić, dorobić się, kupić sobie mieszkanie, wziąć w leasing samochód, założyć firmę. No i w tym momencie dostanie w łeb od ministra Kowalczyka, bo się okaże, że doszedł do 6 tysięcy złotych dochodu miesięcznie, więc jest już wrogiem klasowym, należy do grupy najbogatszych i jako taki... To jest duży problem, jak uważam, w tej chwili. Nie wiem, czy zauważany przez kogokolwiek w kręgach rządzących, bo się tam po prostu nie mam żadnych kontaktów, ale w oficjalnych wypowiedziach nie pojawia się świadomość tego, że taki problem istnieje. Pojawia się głęboka wiara w to, że można ten system, który źle działał, wypełnić nowymi ludźmi i on wtedy będzie działał dobrze. To właśnie nazywam sanacyjnym sposobem myślenia. Źle działało, bo tam byli źli ludzie, którzy nie byli patriotami, nie dbali o interes Polski, ale teraz mianujemy tych dobrych, którzy dbają o interes Polski i to będzie funkcjonowało. Na razie mamy takie miotanie się, bo pierwsza zmiana mianowanych okazało się, że w dużym stopniu jednak nie jest tą dobrą zmianą, więc odpowiedzialni zostali zmienieni. No tu jest silna wiara w to, że jak jest komendant w państwie, prawda, który pilnuje swojej ekipy, to coś z tego wyjdzie. Powiedziałem, żeby już zakończyć ten wątek, że uważam, że ta władza jest stosunkowo najmniejszym złem. Z jednej przyczyny. Ona nie jest przynajmniej na razie zblatowana w takim stopniu, zwłaszcza z mediami. Wręcz przeciwnie, jest skonfliktowana z nimi, w związku z czym rzeczywiście mniej może. Jeden drobny przykład. Pod poprzednimi rządami niszowa gazeta Puls Biznesu zrobiła takie dwie listy, ogłosiła, które nazwała listami hańby. Lista hańby Platformy Obywatelskiej, lista hańby PSL-u. To wisi w internecie, można bez trudu wygooglać. To była lista rozmaitych szemranych osób w spółkach Skarbu Państwa. Pociotków, kochanek, jakichś tam szwagrów, kolegów partyjnych, kretynów z podstawowym wykształceniem, cztery klasy przysłowiowe i piąty korytarz, prawda, ale wierny towarzysz, no to niech się sprawdzi w biznesie, tutaj jakąś spółeczkę dostaje. To, że ta lista jest taka, że po prostu włosy stają dęba na głowie, nikt w mediach wysoko nakładowych, nikt w tak zwanych mediach opiniotwórczych tego
nie nagłośnił, po to nie sięgnął. Padło to jak nie wypał w szambo i jak każda wykrywana nieprawidłowość, tak się to właśnie kończyło. No teraz mniejszego jednak kalibru sprawa, jaką było złamanie procedur po to, żeby mianować, żeby powsadzać do różnych spółek zaufanego człowieka przez ministra obrony narodowej, jak pamiętamy, wywołało natychmiastową reakcję, która sprawiła, że partia musiała się cofnąć, dokonać rewizji. Być może nawet dojdzie do wniosku, że trzeba cały ten chory, patologiczny system zmienić, a nie miotać się rozpaczliwie i co kilka miesięcy wymieniać ludzi w spółkach i posyłać za nimi CBA, żeby pilnowało, bo nie upilnuje. No, nie upilnuje. Ta wiara w kontrolę, ta wiara w siłę, w możliwość zmiany urzędniczą państwa nie jest dobra. Wbrew oczywiście temu jazgotowi, bo to trudno inaczej nazwać, który te rządy wzbudzają w mediach lewicowo-liberalnych, Jarosław Kaczyński nie kieruje się kompleksami, on nie jest żadnym Gomułką, nie chce się rozwodzić. Jeżeli państwo to spytają, to możemy bardziej konkretnie o tym mówić. To są oczywiste bzdury, które mają wyłącznie funkcję propagandową, ale też w jakiś sposób funkcję autokompensacyjną, ponieważ obalona elita nie jest w stanie dokonać analizy sytuacji innej niż to, że my jesteśmy genialni, a on po prostu jest, wszyscy, którzy nas nie lubią, są po prostu zawistni, głupi i z nienawiści robią to, co robią. Nie, Jarosław Kaczyński ma dość określone, nigdy zresztą nie skrywane poglądy na państwo. No, oczywista rzecz, którą każda opozycja powinna wykonać, no ale ta, o której mówiłem, nie jest w stanie ze względów zasadniczych. Wziąć na przykład spółki, tutaj na pewno w bibliotece są prace Stanisława Erharda jako mentora Jarosława Kaczyńskiego, którego on się wielokrotnie powoływał. Przeczytać, po prostu przeczytać. I mamy, o co chodzi Kaczyńskiemu. Przeczytać wywiady z Kaczyńskim, te z początku lat 90., gdzie on się nieustannie powołuje na De Gaulle'a. Oczywiście, że ten model, który on tutaj robi, to nie jest żadne tam rozmontowywanie demokracji i takie inne bzdety. To jest dokładnie próba stworzenia, powtórzenia w Polsce rewolucji golistowskiej. Tylko spór, który powinien istnieć, a w ogóle nie wybuchł, ponieważ jesteśmy gdzieś tam szarpanie emocjami w stronę kompletnie jałowych, bezsensownych i histerycznych nawalanek. Spór, który powinien wybuchnąć, a który nie wybuchł, dotyczy tego, czy to jest wzorzec, który się w Polsce może udać. Otóż moim zdaniem on się w Polsce nie może udać, ponieważ państwo francuskie było państwem etatystycznym przez wiele, wiele lat i ono się dorobiło naprawdę sprawnej elity urzędniczej, którą De Gaulle się mógł posłużyć. Jeżeli próbujemy zrobić to samo w Polsce, która nie ma żadnej elity urzędniczej, przeciwnie, odziedziczyła po PRL-u czynowników ze wszystkimi wadami tego rosyjskiego ustrojstwa, to po prostu nie ma kim takiej pracy wykonać. Można szukać i należałoby szukać wzorów innych, wolnorynkowych, bardziej dawnych wzorów amerykańskich niż wzorów francuskich czy też wzorów niemieckich, prawda? Społecznej gospodarki rynkowej, do której się odwoływano, do której też nie uda się u nas zrobić, bo nie ma to o kim robić, bo my nie jesteśmy Niemcami. Ewentualnie wzorce z dzikiego zachodu. Ale no, to jest właśnie kwestia do dyskusji, ale tej dyskusji oczywiście się w Polsce nie prowadzi, bo nie ma sensu. Bo nie ma takiej możliwości, kiedy wszyscy wrzeszczą i bluzgają sobie nawzajem. Więc ta zmiana, która się w tej chwili dokonuje, w mojej prywatnej ocenie, to ciągle nie jest ta zmiana, której Polska potrzebuje. No i to też nie jest ta zmiana, której Polacy oczekują, ale Polacy pewnie będą mieli szansę się o tym przekonać za 2-3 lata. Wtedy dopiero będzie weryfikacja tego, co się dzieje i wtedy też będzie ocena, gdzie jest jakaś alternatywa. No w tej chwili, jak powiedziałem, żadnej alternatywy nie ma, ale też do wyborów najbliższych są 3 lata, więc trudno się dziwić, że partie opozycyjne czy grupy opozycyjne rywalizują między sobą o to, która ściągnie najbardziej
zmobilizowany, najbardziej radykalny, najbardziej wierny jej elektorat żelazny, no bo potem na te żelazne elektoraty będzie taki konkurs, prawda, jakby casting, kto ma być tą główną opozycją przeciwko PiS-owi, kto PiS-owi rzuci wyzwanie. Ten konkurs się może skończyć tym, że nikt nie będzie w stanie rzucić wyzwania, bo nie będzie jednoznacznie widocznego zwycięzcy. No ale miałem mówić o tym roku, który mija, a nie o tym tych 3 latach, które mamy do najbliższych wyborów. Myślę, że tytułem referatu wstępnego to już chyba tyle wystarczy, było nawet aż za dużo. Bardzo proszę o pytania, na które postaram się odpowiedzieć. Dobrze, bardzo dziękuję i zanim przejdziemy do pytań, jeszcze 2 takie uwagi. Ja oczywiście nie będę komentował wystąpienia mojego przedmówcy, nie taka jest moja rola, ale jako z zawodu historyk od razu mnie gdzieś tutaj uderzyła ta krytyka systemu sanacyjnego, jeśli jak urzędniczego. Oczywiście w latach 20. po zamachu to się robi mniej więcej coś takiego, jak jest w tej chwili u nas. Nowi ludzie, którzy mają być lepsi, a specjalnie nie są. Potem przynajmniej jeśli patrzeć na badania, które są, to faktycznie ten system sprawność administracji wzrasta i one faktycznie, oczywiście są ludzie, których można łatwo krytykować i znamy ich na setki, ale sam system sam sobie no, zaczyna iść w kierunku no, takiej porządnej biurokracji, aczkolwiek no, nie, wiele rzeczy jeszcze dyskusyjnych. A druga rzecz to co jest tutaj ważne, to że nie ma dyskusji nad modelem państwa, tak? Że właśnie krzyk zasłania nam, emocje zasłaniają dyskusję nad tym, co się dzieje i co by należało zrobić, ale ja też nie będę przedłużał, w związku z czym oddaję państwu głos. Więc tak, podejrzewam, że większość osób, które są obecne na sali, regularnie pana słuchają i odnajdują w panu swój autorytet. Dlatego właśnie teraz mamy tutaj okazję do zadania pytań i proszę. Dzień dobry, ja mam takie pytanie. Jak pan ocenia ostatnią debatę w sprawie tego projektu ustawy o aborcji, ale tylko z perspektywy politycznej? Kto według pana na tym stracił w sensie politycznym, kto zyskał i jaka według pana de facto PiS, posłowie PiS-u mieli tak naprawdę zdanie o tym, jakie jest ich stanowisko i z perspektywy czysto gry politycznej i wizerunkowej, jakby pan to ocenił i skomentował? Powiem krótko, bo wersję dłuższą zawarłem w swoim tygodniku w takim tekście. Jeszcze nie pamiętam, czy to jest ten numer, który jest w tej chwili w kioskach, czy poprzedni. Tam chyba tytuł dałem Aborcja wkręt nad wkrętami. Otóż tu jestem w innej, tu jestem w opozycji do większości kolegów komentatorów, ponieważ dopatruję się w tej całej sytuacji sensu. Ale oczywiście można ująć, że cała ta sytuacja była zbiegiem okoliczności, przypadków i że się po prostu wysypało, no bo Prawo i Sprawiedliwość nie uchodzi za partię, która jest silna w komunikacji, w PR-ze, a z drugiej strony, jak widzimy, cała ta opozycja dominująca, czyli ta lewicowo-liberalna, jest właściwie skupiona na jednym, czyli na próbie znalezienia argumentu delegitymizującego. To jest byle co. No, najpierw była mowa, że Andrzej Duda ułaskawił, że nie miał prawa ułaskawić szefa CBA. Się okazało, że ma prawo, ale w tym czasie wybuchła sprawa z Trybunałem Konstytucyjnym, więc że łamią konstytucję, panie tego, i że to trzeba ich obalić, bo no, właściwie Trybunał Konstytucyjny się wypalił jako paliwo, więc stąd pojawiła się aborcja. I teraz pytanie, czy ona się pojawiła przypadkiem, czy ona jednak została zasuflowana. Przez 25 lat aborcja była dyżurnym tematem zastępczym w III Rzeczpospolitej. Ja nie twierdzę, proszę mnie dobrze rozumieć, ja nie twierdzę, że to nie jest temat ważny, ale twierdzę, że jest to temat idealny do manipulacji, bo budzi emocje i jest absolutnie nierozstrzygalny. Można się o nią kłócić, jak mawiali starożytni ad mortem, nie pamiętam tego ostatniego słowa, długo się można do śmierci byle jakiej o to kłócić i nikt nikogo nie przekona. Nic się z tego
nie da ulepić. Natomiast histerię, jak zobaczyliśmy, prawda, na tak zwanych czarnych protestach, można zrobić niesamowitą, że tu zabijają panie, rękę w majtki wsadzają i w ogóle i wszelkiego rodzaju demagogia, wszelkiego rodzaju chamstwo, wszystko przechodzi w tej sytuacji. I nie dziwię się, że opozycja w to poszła, natomiast tu się różnię od kolegów, którzy uważają, że był to błąd ze strony PiS-u. Moim zdaniem została w to wkręcona. To znaczy warunkiem tego, że wzbudzone zostały takie emocje, była dziwna bierność rządowego i pisowskiego PR-u przez dobre dwa tygodnie, kiedy ustawa Zgłos Społeczna zaczęła, ta zaostrzająca przepisy zaczęła funkcjonować w życiu publicznym. No i tak, jeżeli to był przypadek, ta bierność, to wyszedł PiS-owi na dobre. Moim zdaniem chyba jednak było to jakoś zaplanowane po prostu po to, żeby przesterować debatę na ten historyczny i nierozstrzygalny temat. Ponieważ zadaję proste pytanie. Co jest lepsze dla władzy? Żeby dyskutowano o podatkach czy o aborcji? Żeby dyskutowano o spółkach Skarbu Państwa czy o średniowieczu i o państwie wyznaniowym? No moim skromnym zdaniem przez 25 lat widzieliśmy, tylko że zawsze było tak, że ucieczka w ten temat aborcyjny świetnie służyła obozowi lewicowo-liberalnemu, ale też się nastroje przestawiły. I myślę, że wiąże to przynajmniej z tym, że ewidentnie po roku już władza obecna dostaje zadyszki z przyczyn, które tu opisałem. Jeśli ktoś sobie przypomni, można sięgnąć do internetu, exposé pani premier Szydło, co ona zapowiadała w ciągu pierwszych 100 dni, no to przypomnę, że zapowiadała wszystko i od razu. Z tego wszystkiego praktycznie jak na razie udało się zrealizować te 500+. Wszystko inne się rozbiło o taką urzędniczą rutynę, o niesterowalność państwa, o to, że ustawa, moja ulubiona ustawa o handlu ziemią, prawda, okazała się bardzo łatwa do obejścia dla tych, którym miała zaszkodzić, ale mordercza dla zwykłego rolnika, że ustawa o podatku handlowym też okazała się mordercza dla tych, którym miała pomóc i bardzo łatwa do obejścia dla tych, których miała uszkodzić. I tak jest po kolei ze wszystkim. To jest kwestia tej urzędniczej rutyny. W związku z czym moim zdaniem sensownym ruchem jest ucieczka w spór ideologiczny i wystawianie sobie naprzeciw ludzi, którzy już mają kompletnie wyłączone myślenie i wrzeszczą tylko na siebie nawzajem albo w ogóle wrzeszczą. No. Ale jak mówię, jestem, zdaje się, odosobniony z tym zdaniem. Większość kolegów to traktuje i koleżanek komentujących jako po prostu kompletną wtopę PR-u pisowskiego i łapią się teraz za głowy, po co Kaczyński znowu o tej aborcji, po co Mazurek o tym. Moim zdaniem, jeżeli ja mam rację, to ma sens. Ale ja też przyznaję, że pewną moją słabością jako komentatora jest to, że ja zawsze dopatruję się racjonalnego działania i sensu w polityce, podczas gdy często potem, jak po fakcie omawiamy z uczestnikami wydarzeń, te wydarzenia, to się okazuje, że ktoś tam lewą nogą wstał albo ząb go bolał i w związku z czym zrobił coś głupiego, a potem rzeczywistość za tym podążyła. Też rola przypadku w tego typu sprawach jest duża. Ja mam pytanie, tutaj było teraz o aborcji, no to zastępczy temat zawsze dobre. Natomiast teraz, jeżeli chodzi o dwa porozumienia międzynarodowe, czyli CETA i TTIP, no jaki pan ma do tego stosunek? No i czy wyprowadzanie ludzi w tym kierunku na ulicę jest dobrym pomysłem? Dobrym w tym sensie, że to jest rzecz, o której trzeba wiedzieć i trzeba ludzi edukować, że tu się rzeczywiście dzieje coś ważnego, a nie, że gdzieś tam lata jakaś wariatka z wieszakiem i krzyczy. Natomiast pamiętajmy, CETA została przez Polskę podpisana w 2014 roku i my właściwie w tej chwili jedyne, co byśmy mogli zrobić, to rzucić się rejtanem, krzyczeć, że my tego nie przyjmiemy. I prawdopodobnie to też byłoby nieskuteczne. Ale przynajmniej symbolicznie oczekiwałbym od władz polskich jednoznacznego stwierdzenia, że jesteśmy, jak to prezydent Bush senior mawiał, deep in doo-doo w tej umowie.
i z kolejnym TTIP, że mam do tego stosunek jednoznacznie negatywny i mam wrażenie, że no właśnie już troszkę o tym wspominałem. To jest jeden z przejawów upadku demokracji na świecie. Demokracja jest fasadą, za którą rządzą silne grupy interesów, oligarchie. W tym wypadku jest to oligarchia wielkich koncernów i takiej plutokracji, która po prostu potrzebuje otwarcia, czy zniszczenia barier dla swoich zysków. Bo jakieś tam ustawodawstwo chroniące na przykład jakość żywności, to jest bariera, tak, dla zysku. Jakieś tam inne prawa ludzkie czy obywatelskie, to są bariery dla zysku. Trzeba to obalić, trzeba to zjeść, znieść. To jest instynkt, prawda? Mamy do czynienia z takim ślepym stworem w wypadku tych korporacji wielkich, które chce żreć po prostu. Jeżeli coś mu przeszkadza, no to on będzie żar. Nie ma w tym jakiejś wielkiej filozofii, nie ma w tym jakiegoś wielkiego spisku. Jest bezradność świata zwanego demokratycznym, który przy tym systemie rządów jest nieodporny na intensywny lobbying, nawet wręcz przeskoczyło jakby przez, przesiliło się to w taki sposób, że system wręcz działa na rzecz oligarchii. Unia Europejska jest kompletnie w tej chwili chorą organizacją, która się niczym tak naprawdę nie zajmuje poza ideologicznymi jakimiś absurdami. Niczym realnym się nie zajmuje, tylko wciskaniem ludziom jakichś badziewiastych żarówek pod pozorem ekologii, żeby płacili za nie po 15 zł, chociaż mogliby mieć dużo lepsze czy równie dobre za 15 groszy. Ale chodzi o to, żeby wprowadzać właśnie certyfikaty jakieś inne. Wystarczy spojrzeć na obecny skład Komisji Europejskiej. No, na czele stoi stary przekrętacz, który przez wiele lat nadzorował proceder prania pieniędzy i wyprowadzania przez korporacje pieniędzy spod opodatkowania krajów jako premier Luksemburga, a w składzie Komisji jest chyba 6 ludzi, którzy wcześniej latami siedzieli w Brukseli jako lobbyści tych najpotężniejszych branż energetycznej, żywnościowej. Tak dalej. Więc jesteśmy kolonizowani i to nie my jako Polska. Cała Europa, cały świat jest kolonizowany przez takie potwory zżerające owoce naszej pracy. No to, tak jak to często przeze mnie cytowany Lech Jęczmyk ujął genialną w swojej prostocie formułą, że ze starcia socjalizmu z kapitalizmem zwycięsko wyszedł feudalizm. No i właśnie CETA, TTIP są tego najlepszym przykładem. Pytanie mam do pana co najmniej kilka, ale ograniczę się do jednego. Załóżmy, że PiS rządzi przez 2 kadencje i kontynuuje swoją socjalną, bardzo socjalną politykę. Dla kogo będzie to kraj w roku, teraz sobie policzę, w 2023? Komu się będzie tutaj dobrze żyło? To jest pytanie do wróża trochę. Podobno na Kongresie Kultury Polskiej się panel wróżek odbył i tam należałoby to pytanie zadać, chociaż nie jestem pewien, czy akurat odpowiedź byłaby z gwarancją. Natomiast pan problem polega na tym, że tak naprawdę nikt nie wie, z czym my mamy w tej chwili do czynienia. Ja dużo rozmawiam z ludźmi, których uważam za ekspertów, mam do nich jakieś tam zaufanie, że oni coś wiedzą. I kiedy rozmawiam z takimi ekonomistami poważnymi i nie nagrywam tego, więc oni mówią, co myślą, a nie tam, co wypada mówić, to oni mówią, że właściwie nic nie wiemy w tej chwili, co się dzieje. Tak jakby przez wiele lat przyzwyczajono się do pewnych mechanizmów, że one działają. Także na przykład jak dosypujemy pieniędzy do gospodarki, to gospodarka przyspiesza. A w tej chwili dosypujemy gigantyczne pieniądze i nic nie przyspiesza. Jakby samochód się popsuł. Dusimy gaz, obroty są, wyje wszystko, silnik się trzęsie, a on nie jedzie szybciej. Przyzwyczailiśmy się, że jak się dodaje gazu, to on jedzie szybciej, a teraz nie jedzie. Coś się rozchrzaniło, nie bardzo wiadomo co. To być może, że strefa realnej gospodarki, sfera realnej gospodarki została tak bardzo zdominowana przez sferę spekulacyjną, że wszystkie pieniądze, które się w gospodarkę wstrzykuje, zamiast wejść w realne działania,
idą gdzieś tam, prawda, w giełdy i mnożą się w te, jak to ładnie naukowo profesor Rybiński nazwał, pierdyliony miliardy dolarów, które się gdzieś tam po tych giełdach kręcą i które mogą zniknąć od jednego kliknięcia albo się i pojawić znowu od jednego kliknięcia. W związku z tym, skoro nie wiemy, co się dzieje w tej chwili z gospodarką, to ja też nie mogę tak stuprocentowo pewnie powiedzieć, czy plan Morawieckiego ma szansę powodzenia, czy nie ma. Przede wszystkim dlatego, że do końca cały czas nie znamy, nikt nie zna konkretów tego planu. Chyba nawet sam Mateusz Morawiecki. To są pewne założenia, które w wielkim skrócie są założeniami, przepraszam, znowu powtórzę, sanacyjnymi. Czyli budujemy Gdynię, budujemy Centralny Okręg Przemysłowy, no oczywiście innowacyjna Gdynię i innowacyjny Centralny Okręg Przemysłowy. I to ma za sobą pociągnąć w połączeniu również te stare pomysły Keynesa, prawda? Wrzucamy pieniądze w formie tych wszystkich zasiłków, te pieniądze wracają, wchodzą w gospodarkę, no bo prawda, dajemy ludziom mieszkanie. Tego. Nie wiemy, no po prostu nie wiadomo. Ale jeżeli prawdą jest to wszystko, co sprawdzało się w wieku XIX, to Polska za tych lat, ile pan pytał, 12, czy za te 8, za te dwie kadencje, to 7 lat powiedzmy, raczej będzie krajem dla kombinatorów. Ponieważ, czyli że to się nie zmieni, ponieważ no niestety w takich układach przesterowanych najlepiej się czują właśnie wszelkiego rodzaju spryciarze, którzy wykorzystują luki w systemie i w tym żerują. A to jest problem, no właśnie, niech się tym jakiś cybernetyk wypowie, jeżeli jest na sali. To jest dokładnie problem układu przesterowanego. Inaczej działały takie narzędzia w gospodarce, kiedy interwencja państwa w gospodarce była na poziomie 10-15% PKB, a inaczej dzisiaj, kiedy ona jest na poziomie 40-50% PKB. Tak przynajmniej się wydaje. Ale nie mogę powiedzieć, nie dałbym głowy za swoje własne przepowiednie w tej kwestii, bo ze zbyt wielu ludźmi rozmawiałem, którzy przedstawiają bardzo różne punkty widzenia i wszystkie bardzo dobrze uargumentowane, żebym był czegoś stuprocentowo pewien. Pan mówił o tym, że przez 25 lat rządzili nami na ludzie, którzy no, sprawowali tak naprawdę nad nami pełnię władzy. Mieli media, mieli biznes, no i rządzili krajem tak naprawdę. Teraz pan mówi o tym, że również jest teraz rząd, który ma pewne takie niejasne również, no są również ludzie, którzy chcą, prawda, zdobywają władzę w stanowiskach, no przez niejasne, prawda, nie przez to, że są najlepszymi ludźmi, najlepszymi specjalistami. Czy to nie jest tak, że to być może jest z nami jakiś problem, ponieważ na przykład 50% Polaków nie chodzi w ogóle na wybory. Młodzi ludzie, czy ci, którzy no, mogą najwięcej zrobić dla swojego kraju, najbardziej zmienić swój kraj, często robią nawet rewolucję, najmniej u nas w Polsce chodzą na wybory. Być może to z nami jest jakiś problem, że my mamy takich ludzi, takich polityków, którzy tak słabo nami rządzą, którzy są tak beznadziejni, że wchodzą pod wpływy Niemiec, Francji, innych krajów, różnych przedsiębiorstw, które nawet nie jesteśmy w stanie zdefiniować. Najkrótsza odpowiedź brzmi tak. Nie wiem, czy ją muszę rozwijać. Kiedyś kolega w Ameryce mi takie właśnie zadał pytanie, czy z nami jest coś nie tak. Poradziłem mu, żeby sobie wyobraził, że przez Amerykę przeszła jakaś taka zaraza. Już nie mówiłem, że czerwona. Przeszła taka zaraza, która zabiła 90% tych wszystkich, którzy zarabiają powyżej tam dwóch średnich krajowych, która zabiła 90% tych wszystkich, którzy dłużej niż od trzech pokoleń należą do elit, która zabiła 90% przemysłowców, prawda, wszystkich ludzi przedsiębiorczych. No i zostało to zostało. No, ci, którzy się w lasach głęboko pochowali, których się żadnych Einsatztruppen nie chciało łapać i dobijać, ponieważ byli za bardzo zajęci mordowaniem elit. I niech sobie wyobrazi, jak wtedy będzie wyglądała Ameryka. To wtedy będzie dopiero mógł coś mówić na temat tego, co tu się u nas dzieje. Oczywiście. 50 lat kolonizacji, hekatomba wojny światowej, okres międzywojenny, umówmy się, też
niestety idealizowany bardzo przez moje pokolenie z oczywistych powodów. Dzisiaj dopiero się na niego zaczyna patrzeć troszkę inaczej. On też nie wytworzył wzorców, do których byśmy się mogli odwoływać, także trudno się dziwić. No. Trudno się dziwić, że jedynym wzorcem dostępnym, nie chcę się rozgadywać, napisałem taką książkę Polactwo, ona jest cały czas dostępna w dobrych księgarniach i w internecie. Ona jest właśnie o tym, że tym jedynym wzorcem, który nam się narzuca życia społecznego, jest pańszczyźniany folwark. I pozycja ekonoma albo pozycja fornala. Fornal prowadzi grę swoją z dziedzicem, dobro folwarku go nie obchodzi. Te 50% to jest procent ludzi, którzy w ogóle nie mają poczucia dobra wspólnego. Nie zostali w tym, nie to, że nie zostali w nim wychowani, zostali go oduczeni przez kilka pokoleń. I ta pańszczyźniana mentalność to jest to, co nam najbardziej szkodzi. Oczywiście, no, nie byłoby takiej elity politycznej, gdyby Polacy byli w stanie wyłonić lepszą. W dwudziestoleciu też żeśmy niestety nie wyłonili elity politycznej, ale to jak, niech to nie zostanie źle zrozumiane, życzę dużo zdrowia wszystkim w ogóle, ale Jarosławowi Kaczyńskiemu też w szczególności życzę dużo zdrowia, ale niech mu się, nie daj Boże, coś stanie, to, co się wtedy będzie działo, to proces dekompozycji, sanacji po śmierci Piłsudskiego, obawiam się pikuś po prostu w porównaniu z tym, co się w tej sytuacji, kiedy to jest jedyny zwornik, na którym się trzyma nie mamy, cała sytuacja. Nie mamy Śmigłego jednak, wydaje mi się. No nie wiem, no to już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale po prostu poprzestańmy na tej kontestacji. Tak, to jest taki rodzaj wyzwania. Albo zdołamy nadrobić te zaległości i odtworzyć mechanizmy życia społecznego i przede wszystkim mechanizm wyłaniania właśnie elit, bo o tym mówimy. To jest problem Polski. To jest elita trzeciej RP się nie sprawdziła, co nie znaczy, że sama fakt, że się ją odsunie, sprawi, że automatycznie elita nowa będzie lepsza. Na razie trudno i za wcześnie to oceniać. Mnie osobiście razi w tym i martwi to, że kompletnie nie widać wiary w to, co zbudowało jednak cywilizację republikańską zachodnią, czyli w struktury i procedury, mówiąc hasłowo. Że trzeba budować struktury, trzeba tworzyć procedury i one kreują ludzi w odpowiednim momencie. U nas jest wiara, że trzeba znaleźć człowieka, zaufać mu, a dalej to on już wszystko zrobi. No. Weźmie swoich tam wiernych pretorian, pousadza i oni jakoś to zrobią. Parę lat w to wierzymy, potem jesteśmy rozczarowani. Wódz się nie sprawdził, trzeba innego. No. Witam. Ja tak w ramach takiej sentencji. Dziś na ćwiczeniach na Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zostałem nieźle zindoktrynowany przez jednego z wykładowców. Właśnie ćwiczenia rozpoczęły się od wymienienia państw, które są rzekomo skonfliktowane z Polską. Zapytałem, jak się to ma do przedmiotu. Otóż przedmiot nazywał się Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw. Pan zapytał mnie od razu, pan prowadzący Józef Żuk, pozdrawiam. Zapytał mnie, czy byłem na wyborach i na jaką partię głosowałem. Ja podpowiedziałem, że to jest moja prywatna sprawa. Pan odpowiedział na to, że powinien mnie oblać, tak? Że to już jest dobry argument, żeby mnie oblać. I wręcz zagroził mi tego. Później były oczywiście całe ćwiczenia polegały na ciągłej jakby retorsji obecnego rządu. Jako ekonomista, kierunek ekonomia, dowiedziałem się, że pieniądze biorą się z Unii Europejskiej i ze zbywania garów w Anglii. I chciałbym na ten temat porozmawiać, jakoś wspólnie ustalić, co z tym robić, z tym problemem. Proszę pana, ja uczęszczałem tutaj do tego kampusu w czasach jeszcze poprzedniego ustroju, w związku z czym przepraszam, że udzielę odpowiedzi, która być może dla wielu jest niesatysfakcjonująca. No, skoro ma pan idiotę, po prostu, którego pan musi zaliczyć, to trzeba mu powiedzieć to, co on chce słyszeć i zaliczyć to. Jak się wpisze do indeksu, to niech idzie na bambus. No i cóż mogę więcej powiedzieć? No, takie są realia studenckie, takie są realia wszelkiego rodzaju hierarchii, nie tylko w świecie nauki, ale i w świecie kultury, prawda, gdzie też
lata dyrektor teatru i krzyczy, w związku z czym żaden aktor się nie będzie wychylał, ani nikt inny. A i takie są nasze przyzwyczajenia. Trochę to mówię oczywiście pół żartem. No. W tej chwili ogromna część polskiej polityki, nie tylko polskiej, w ogóle jakby ta degeneracja demokracji na tym polega, to jest zarządzanie histerią. To jest po prostu zarządzanie histerią. Pan podał przykład człowieka, który jest właśnie zarazem tej histerii ofiarą i krzewicielem. Można by dużo pokazać. Bo powiedziałbym Państwu anegdotę, ale jest za dużo kobiet na sali, więc nie wiem, czy to robić, ponieważ ona się nie bez bardzo brzydkich słów nie obejdzie. Ale jeśli panie wytrzymają, może wypikaj to potem w sprawozdaniu, bo chcę opowiedzieć, jak poszedłem na mecz. Ja w zasadzie nie jestem kibicem, ale chciałem sobie zobaczyć, była okazja, poszedłem na Legię, siedzę w tej loży VIP-owskiej, więc to jest tak, że tu jest żyleta, tu jest sektor gości. Nie pamiętam, z kim wtedy ta Legia grała, ale z jakimiś Ślązakami czy ze Głębiakami. No, to prosta sprawa, że po prostu wchodzę, a tam te Ślązoki czy Zagłębioki krzyczą: Legia, kurwa, kurwie warszawskie, kurwie, nie? A ci tutaj Śląskie, kurwie, i to tak leci. Tu sobie jacyś tam goście biegają, trafią w tę piłkę, nie trafią tego. Oni sobie, ci na tych trybunach mają każdy jakiegoś bębniarza, który wali w te bębny, skaczą, prawda, trans pełny, kurwie. Ja siedzę w tej loży VIP-owskiej i myślę, jasna cholera, tak uprzejmie, żeby... Chciałem się odprężyć, a jestem znowu w robocie. TVN tu siedzi, tu siedzą media państwowe odzyskane i to, co się dzieje na boisku, nikogo nie obchodzi. Tylko ten. No i taka jest niestety, taka jest sytuacja nasza, że jakaś część społeczeństwa, te 50%, które nie chodzi na wybory, między innymi dlatego nie chodzi na wybory, że nie poddaje się temu. Natomiast jakaś część społeczeństwa, co ciekawe, im wyżej ktoś w tej hierarchii społecznej, czyli wydaje się, że powinien być bardziej niezależny umysłowo, tym bardziej jest poddany temu histeryzowaniu społeczeństwa. To są stare mechanizmy, naprawdę. To są takie same mechanizmy, których używał Hitler, są takie same mechanizmy, które używali komuniści. Propaganda jest niezmienna, odwieczna. Tego jeszcze tam hen zaborcy tego używali, prawda? Jak ciemne chłopstwo chcieli użyć przeciwko jakiemuś tam powstaniu, to opowiadali, że tu panicze, prawda, chcą pańszczyznę przywrócić i was znowu zniewolić, albo wam serwituty zabrać, albo ziemię, i chłopstwo łapało kosy, prawda, szło i tych powstańców tam kasowało, i tak się skończyło parę naszych narodowych powstań, więc tak po prostu tego się używa, no, tego się używa i jesteśmy, ja już nie wiem, przepraszam, ja w tym robię, więc trudno jest mi powiedzieć. No, dla mnie to jest tak jak dla barmana krzyki pijaków. No, po prostu raczej tego nie zauważam, ale rzeczywiście poziom schodzi gdzieś tam cały czas niżej. Jeżeli Gazeta Wyborcza nazwała mnie ostatnio w tytule tekstu na drugiej stronie, już nie, nawet nie na opinii, czyli w tekście odredakcyjnym, nazwała mnie w tytule bucem, czyli przepraszam jeszcze raz panie chujem, bo to jest dokładnie to słowo staropolskie znaczy. Nie, żebym się obrażał. W tej gazecie bardziej by mnie znieważyło, gdyby mnie nazwali wybitnym intelektualistą czy autorytetem. To by było obelżywe, ale to świadczy o jakimś poziomie zarzucenia wszelkich granic. No, również w kreowaniu rzeczywistości, bo tym dowodem mojego rzeczywiście straszliwego, niewiarygodnego chamstwa było coś takiego, że jakieś panie szalone zarzucały mi na Twitterze, że chcę rządzić ich ciałami, na co ja odpisałem uprzejmie, że w najmniejszym stopniu nie mam takich ambicji, chociaż gdybym to robił, to zapewne byłyby te ciała ładniejsze. Straszliwa zniewaga, obraza po prostu, no szczyt chamstwa, co sobie można wyobrazić, w oczach ludzi, którzy, tak powiem, na co dzień jadą przekazem tak agresywnym i tak chamskim, jak ci kibole z żylety i z sektora gości, o których opowiadałem. Więc no, po prostu co można robić, no nie poddawać się wariactwu i tyle. No, jedyne, co mam do poradzenia. Mam nadzieję, że jednak jest wielu ludzi, którzy na ten wrzask patrzą z pewnym dystansem. Nawet jeśli się czasem dadzą porwać, to potem przychodzi refleksja,
że ktoś celowo tę histerię budzi, ktoś celowo tą histerią się posługuje, a jeżeli tak, to znaczy, że lepiej się temu nie poddawać. Dzień dobry, mam pytanie z kategorii geopolityki. Chciałem się dowiedzieć, co pan uważa na temat tak bardzo radykalnego kursu proamerykańskiego, który, no, te tendencje to są bardzo dostrzegalne w obecnym obozie władzy. Zwłaszcza w kontekście ostatnich przetargów dotyczących helikopterów, ale też szerzej, jeśli chodzi o koncepcję szlaku jedwabnego chińskiego, sytuację na Ukrainie czy szerzej w Bliskim Wschodzie. To jest taki rozpaczliwy nasz instynkt szukania w Ameryce oparcia, bo my cały czas rozumujemy w kategoriach etycznych o polityce. Znaczy w kategoriach słuszności i niesłuszności. Ta lekcja Romana Dmowskiego, który pisał, że nie ma w polityce pojęcia słuszności, braku słuszności, jest tylko siła i brak siły. No ta lekcja po nas jak woda po kaczce spłynęła. Więc cały czas myślimy w takich kategoriach, że czy nasze cele są słuszne? No tak, bo chcemy wolności, jesteśmy za tym niepodległością, to się nam należy każdemu. W związku z czym, jak są słuszne, to powinny być poparte. No przez kogo? No przez dobrych. No kto jest na świecie dobry? Amerykanie są dobrzy. No to tak powiem, bądźmy z Amerykanami, a oni nam na pewno wtedy pomogą. To jest, ja nie powiem, Amerykanie lubią uchodzić za takich dobrych wujków rzeczywiście i siłę moralnego przywództwa na świecie, więc jeżeli im się akurat opłaca kogoś tam wesprzeć z tych względów etycznych, to to zrobią. Tylko że no nie zawsze im się opłaca. Natomiast nasza rola, no co ja to kiedyś nazwałem, przypominając taką starą anegdotę o Chruszczowie, który jak wysyłał rakiety na Kubę za czasów Kennedy'ego, prawda, sławny kryzys kubański, powiedzieć miał: wrzućmy Amerykanom jeża w gacie. Otóż symetrycznie do Kuby tym jeżem w gacie ruskie wrzucanym przez Amerykanów my jesteśmy. I taki jest, taka jest jakby nasza pozycja w geopolityce z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. Jeżeli Stany Zjednoczone chcą w jakiś tam sposób uprzykrzyć życie Rosji, no to wtedy nas bardzo intensywnie popierają, żebyśmy tutaj rozrabiali, kolce swoje prężyli i robili ruskim kłopoty. No a jeżeli chcą zrobić reset, to wtedy jeża nie karmią, żeby jeż nie robił ruskim kłopotów. No i tak to wygląda. Nie rozumiemy, problemem nie jest geopolityka. Geopolityka jest brutalną grą, nawet nie brutalną, no po prostu jest grą interesów. I istnieje w polityce światowej, tak naprawdę istnieją tylko dwa pytania. Co nam możesz dać i co nam możesz zrobić? I wszystko jest odpowiedzią na te dwa pytania. Jeśli nam coś możesz zrobić, to my ci coś musimy dać. Jeżeli nam coś możesz dać, to my cię musimy jakoś pozyskać. Jeżeli nic nie możesz dać, ani nic nie możesz zrobić, to nie jesteś elementem tej gry, tylko pionkiem najwyżej. A ponieważ my jak na razie nie skupiamy się na tym, co my możemy komu dać i co my możemy komuś zrobić i w ogóle nie myślimy w tych kategoriach, no to jest po prostu polityka dzieci we mgle, które liczą na to, że kogoś tam jakiś chwyci w sercu odruch moralny i w imię tego odruchu coś dla nas zrobi. I teraz przechodzimy do ostatniego pytania. Dzień dobry. Panie redaktorze, na początku swojego wywodu powiedział pan o tym, że opisał pan taki schemat zmiany, że gdy przychodzi nowa władza, to zmienia się schemat zmiany stanowisk, tak? Przede wszystkim partia, która wygrywa wybory, wódz musi nakarmić swoich zwolenników, swoich tak ojców sukcesu. W związku z tym, takich jak pan Misiewicz. W związku z tym, ale trzeba, no myślę, że warto zauważyć to, że ogólnie demokracja parlamentarna jest po prostu na tym oparta. Wygrywa jakiś obóz i w związku z tym trzeba jakoś wyżywić swoją familię. Tak więc, czy nie uważa pan, że warto byłoby się zastanowić nad zmianą systemu parlamentarnego na inny, na przykład prezydencki, a jeśli tak, to jak to zrobić?
To jest bardzo dobre pytanie, znaczy druga część pytania jest bardzo dobra, bo ja już powiedziałem, my nie przypominamy Francji, my nie przypominamy Niemiec, my nie przypominamy krajów skandynawskich. Jeżeli miałbym szukać podobieństw, jakie są nasze społeczne odruchy, to moim zdaniem najbardziej przypominamy Amerykanów. Choćby w tym, tak jak już tam wspominałem o tych marszach aborcyjnych, prawda, to najlepiej widać, jak ogromny jest w Polsce potencjał nieufności do władzy. Wystarczy rzucić hasło, tak, knują, chcą nam coś zabrać, nie wiem, badania prenatalne, opiekę lekarską, tego. Ludzie już w to wierzą i już są tego, bo wiadomo, że po władzy się można spodziewać zawsze wszystkiego, co najgorsze. Dokładnie tak samo jest w Stanach. Naprawdę. I to od lat. I dlatego Amerykanie mają właśnie taki system, jaki mają. Czyli starają się wiedzieć, kogo w razie czego winić za to, że ktoś im coś tam zabrał albo ktoś nie spełnia ich oczekiwań. I moim zdaniem to jest system idealny dla Polaków. Tak, system prezydencki właśnie w takim stylu amerykańskim byłby najlepszy, ponieważ wybieramy kogoś. Zobaczyć po frekwencji wyborczej. Kiedy jest wybór personalny, to jednak frekwencja jest zawsze dużo, dużo wyższa niż w wyborach parlamentarnych, gdzie głosujemy tylko na literki, bo ludzie chcą widzieć, jest ktoś i ten ktoś się sprawdzi generalnie, to ja na niego zagłosuję jeszcze raz, albo się nie sprawdzi, to przynajmniej będę wiedział, do kogo mieć pretensje. A stworzyliśmy na wzór francuski system właśnie, w którym każdy się głównie zastanawia, jak sobie mieć, prawda, podkładkę, która go chroni i każdy mówi, że no on by chciał, ale niestety koalicjant, ale niestety coś tam, ale mi nie dali. To jest wkurzające dla ludzi oczywiście i raczej ich zniechęca do życia publicznego. No, mamy akurat taki wyjątkowy przypadek, że dzięki zbiegowi okoliczności, czyli niewytłumaczalnej łaskawości Leszka Millera dla Palikota i stworzenia koalicji zamiast komitetu wyborczego i nieoczekiwanie dobrego wyniku małej partyjki lewicowej, powstał Sejm, w którym jest unikalny wypadek w tym systemie. Jest jedna partia, która ma większość parlamentarną i to jeszcze w dodatku partia, która ma do tego prezydenta. No więc jest to wyjątkowa sytuacja, że przynajmniej wiadomo, do kogo mieć pretensje, ale to jest jednorazowe. To jest moment, który trwa, natomiast nie sądzę, żeby bez zmiany systemu dało się ten numer powtórzyć, znaczy, że wygra ktoś, kto też będzie miał większość parlamentarną i nie będzie miał argumentu, że mu koalicjant nie pozwolił. Więc jestem całym sercem za zmianą tego systemu, natomiast podejrzewam, że oczywiście można to zrobić, ale jest to dość trudne, no bo trzeba zebrać do tego poparcie przekładające się na większość konstytucyjną. Ale też myślę, że tej konstytucji naprawdę nie ma co bronić. Ona jest kompletnie kulawym tworem, to już przy innej okazji może. Bo, no tak, jeśli dobrze zrozumiałem, to czas, który tutaj mieliśmy, dobiega do końca, ale znajomi lekarze zawsze mówią, że najlepiej jest wstawać od stołu, kiedy się jeszcze by miało ochotę coś zjeść, więc jeżeli Państwo mają ochotę jeszcze słuchać tego, co ja mam do powiedzenia, to znaczy, że to jest dobry moment, żeby to spotkanie przerwać i zaprosić na inne kanały komunikacyjne, gdzie się zawsze możemy kontaktować. Panie Rafale, jako osoby młode dopiero kształtujemy nasze poglądy polityczne, nasze spojrzenie na świat, dopiero budujemy naszą tożsamość i do tego potrzebujemy mocnych fundamentów. I tym naszym fundamentem na pewno jest Pan, dlatego dziękujemy za to, co Pan robi i tylko tak dalej. Wzruszenie odbiera mi głos, bo dotąd się też uważałem za młodego, no ale w tej sytuacji... Dziękuję serdecznie, oczywiście. Bardzo jest mi miło. No i jak mówię, proszę Państwa, zapraszam do kontaktu przy innych okazjach, innymi kanałami. Miło mi bardzo było się z Państwem spotkać. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za prowadzenie panu profesorowi. Dziękuję.